Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wynik bramkowy, że zdobycz bramkowa daje więcej luzu, więcej swobody w działaniu. Natomiast no, też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że nie zawsze można ten wynik otworzyć odpowiednio wcześnie. Czasami to jest kwestia jednej bramki i o tą bramkę trzeba cierpliwie pracować na boisku, starać się ją zdobyć, wypracować. Bez takiego pośpiechu, jakiegoś takiej nerwówki. No myślę, że mimo wszystko gdzieś tam sobie to wypracujemy. No, cały czas czekamy jeszcze na Kubę Bojasa, cały czas czekamy na w pełni dysponowanego Antka, czyli takiego, który dojdzie do dyspozycji i już będzie pełnowartościowym zawodnikiem. Ta siła gdzieś tam rażenia mogłaby być jeszcze większa. Ten Znicz Biała-Piska, no, mimo odległego miejsca w tabeli, nie należy wcale do łatwych rywali, prawda? No to jest taki specyficzny zespół, który posiada kilku zawodników z przeszłością ligową nawet. Tutasa no, od nas. No, tak, no jest Tutas, jest Adamiec. Są to zawodnicy, tak jak mówię, z przeszłością ligową, doświadczeni. I przede wszystkim zespół, który dobrze się czuje w ofensywie. Nie jest zespół, który tak, gra tak zwaną prostą piłkę, wybijankę, gra w sposób siłowy. Na pewno jest duża dysproporcja pomiędzy defensywą i działaniami w ofensywie. Na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę na dobrą grę w destrukcji. Natomiast no, szukać swoich szans i przede wszystkim, ja myślę, rozmawialiśmy tydzień temu i w dalszym ciągu twierdzę, że tutaj sami sobie jesteśmy czasami największym przeciwnikiem, bo tutaj zależy to wszystko od tej dyspozycji, od tego, jak w ten mecz wejdziemy, jak jesteśmy do tego wszystkiego zmobilizowani, skoncentrowani. No, oczekuję tego przede wszystkim, że sobie poprawimy humory, bo jeżeli nie punktujemy w meczach, a tak się składa, że musimy punktować w każdym, no to czujemy niedosyt, czujemy się silni, czujemy taką potrzebę, czujemy chęć zdobywania punktów i w takich momentach, kiedy nam się nie powiedzie, to jest niedosyt, więc chcielibyśmy sobie te humory poprawić, przed wyjazdowym meczem dołożyć punkty i z takim większym spokojem patrzeć na tabelę.